No dobra. Rafał Czacherowski, Poeci Polscy.pl i Fundacja Duży Format. Łukasz Kamiński, rocznik 91, mieszka w Kutnie, jedynka to debiut poetycki. Wydawnictwo Nisza, rok 2019. Redakcja i korekta Krystyna Bratkowska i Dorota Dul, projekt graficzny Ryszard Kaiser. Bardzo ciekawy projekt graficzny, od tego zacznę. Lubię tego rodzaju zabawę, że nie mamy takiego tytułu słownego, tylko jako znak jedynka. Fajna typografia, logicznie wszystko opisane. Ciekawe fragmenty, takie jak tak jakby zamazana cena, no i mocno poszło, logo też zamazane. Krótkie te wiersze są. Zastanawiałem się długo, czy w ogóle mówić o tym, bo dostałem książkę od Krystyny Bratkowskiej, no i czytam, patrzę, że w ogóle jest mi to obce. Pierwszy odruch to miałem taki, że no nie podoba mi się to, nie czuję tego, nie będę o tym mówił, no bo to jest debiut, lepiej w ogóle niż źle. Później pomyślałem sobie, no kurczę, mimo to, że możliwe, że to jest rocznik 91, czyli młodzi faceci i młode dziewczyny, no po prostu będą mieli pożywkę na zasadzie ten starzec się nie zna, wymiana kadr i tak dalej. Co mnie nieraz słyszałem tego rodzaju sformułowania, nieraz formułowałem tego rodzaju zdania. Czy nie zrobię komuś niedźwiedziej przysługi, a tak naprawdę sobie, bo łatwo oberwać rykoszetem, jak coś rzuci. Później pomyślałem, że trzeba być uczciwym w tym i dobrze byłoby znaleźć dobre fragmenty i te gorsze. Koniec ględzenia. Przechodzimy do meritum. O czym jest książka Łukasza Kamińskiego, rocznik 91, mieszkającego w Kutnie, jego debiut. Na czwartej stronie okładki Marcin Wicha pisze: Łukasz Kamiński jest nauczycielem, prowadzi lekcje, dyktuje do zeszytu, odpytuje, wystawia stopnie, taki ma zawód. Tylko w jego wierszach słyszymy kogoś, kto nie wie, kto stracił pewność, opuszcza słowa, bywa niepewny, zaskoczony. I tu w 100% się zgadzam. I dalej pisze Marcin Wicha, dlatego warto go słuchać. I tutaj nie jestem pewny. Znaczy myślę, że mnie nie interesują tego rodzaju tematy. Tematem tej książeczki, tej książki, tego debiutu ciekawego jest szkoła, a tak naprawdę bohaterem jest sfrustrowany nauczyciel języka polskiego. No i tu można byłoby na pewno ciekawie rozegrać, począwszy od taką historię, począwszy od tomiku poezji, skończywszy na krwawym thrillerze. To jest temat. Ale czytam i mnie to zaczyna nudzić. Czytam i mnie zaczyna denerwować ten facet, ten podmiot liryczny i sobie myślę, hej, weź, zrób coś ze sobą, nie chcę, żebyś tak utyskiwał. A z drugiej strony nie jestem terapeutą. Oczekuję pewnego rodzaju emocji, nawet negatywnych. I jest tam emocja negatywna, znużenie. Dla mnie. Myślę, że dużo osób, które na przykład wyszły niedawno ze szkoły, może mocniej zrozumieją to, albo odbiorą jakoś lepiej ten tomik, te wiersze. Przeczytam kilka wierszy. Notka o zachowaniu. Gdy uczennica nie wytrzymuje presji egzaminów i płacze mi na lekcji, wtedy jestem bezradny. I na co mi te wszystkie dyplomy i pedagogiczne laury z metodyki i wyróżnienia profesorów, skoro nie wiem, jak przytulić dziecko? Laurki, dyplomy, wyróżnienia. Uczennica powiedziała, że jestem jak Gladius, potrafię porządnie ukłuć i to jest dopiero komplement, a nie jakieś banalne porównania do Snape'a. Czwórki jednak wystawić nie mogłem. No i kurczę, mi to zgrzyta. Chaos. Mam też marzenia jako nauczyciel. Uczyć w pięknej szkole.
Zawsze, gdy jestem w Zakopanem, zachwyca mnie, że można być nauczycielem w technikum budowlanym na Krupówkach. Tyle szlachetności w tym drewnie, tyle historii do opowiedzenia. Mam też marzenia bardziej przyziemne, żeby te barany wreszcie nauczyły się robić akapity. Konkurs recytatorski, list do Michelle Obamy, zastępstwo za katechetkę, świat jest pełen filozofów, krytyk jest karaluchem, list do ministerstwa, jest dużo odnośników do współczesnego kina, seriali netflixowych, jeżeli można tak to ująć, i innych kanałów, do lektur młodzieżowych, i to jest na pewno duży plus. To jest to, co może przyciągnąć młodego czytelnika. Klasa A, apatia. Po całym dniu wycieczki koleżanka miała wypadek. Na parkingu szkolnym brama rozwaliła jej szczękę. Gdy już wróciła cała i zdrowa, uczeń nie powiedział grzecznie dzień dobry, a kazał się uśmiechnąć. Wysłaliśmy pismo do mamy o niestosownym zachowaniu syna, ale ta nie widziała problemu. Czy to jest wiersz? Według mnie to jest notatka. I to właśnie mi trochę przeszkadza. Jeden z wierszy, którym tutaj mnie poruszył akurat, zebranie z rodzicami. I znów spotkałem na mieście tę matkę, chciała ze mną porozmawiać o Bogu, uśmiechnęła się za słodko i wręczyła ulotkę z Królestwem Niebieskim. Miałem jej powiedzieć, że dzisiaj dziecko zemdlało i miało krwotok z nosa, bo mama nie miała czasu zrobić śniadania, zbyt późno wstała. Powiedziałem tylko dziękuję i poszedłem dalej. Czy ten poziom frustracji jest aż taki, żeby tej babie nie powiedzieć, potrząsnąć nią i powiedzieć, słuchaj, masz duży problem. Myślę, że są inne rozwiązania niż pisanie wierszy. Te wiersze mi się nie podobają. Te wiersze myślę, że znajdą jakiegoś... znajdą czytelników. Te wiersze mnie drażnią. Powiem jeszcze jedną rzecz. Jeżeli już mamy... o interpunkcję. Nie ma książek, które są wspaniale zrobione. Zawsze coś tam się znajdzie. Tutaj niestety, jakby to był jeden przypadek, to bym nie wspominał o tym. Mamy całe zdania bez interpunkcji i nagle jeden przecinek. Tego rodzaju rzeczy z przerwami, z pauzą na oddech, forma tego rodzaju nie tworzy z tego zapisu poezji jakby bardziej. Myślę, że tutaj jest potencjał, bo widać dużą wrażliwość. Ja tych wierszy nie będę czytał dalej, ale te wiersze na pewno znajdą swoich miłośników. Myślę, że młodsze pokolenie znajdzie tam dużo więcej dla siebie i nawet w tej formie, jakiej to jest. Wy przeczytajcie, bo każdy musi mieć swoje zdanie. Pozdrawiam serdecznie, Rafał Czacharowski, Poeci Polscy.pl i Fundacja Duży Format. Nie będę się ukrywał mimo wszystko.